To na pewno ogromna satysfakcja i dla uczniów, i dla nauczycieli, bo to nagroda, która opiera się na udziale naszych uczniów, oczywiście pod opieką nauczycieli, w takich konkursach i olimpiadach dotyczących między innymi historii, wiedzy o społeczeństwie, praw człowieka. I to jest ogromna, tak jak już powiedziałam, satysfakcja dla całej naszej szkolnej społeczności, bo to tytuł Szkoły Praworządności. Jak uczniowie mają okazję na poszczególnych przedmiotach realizować to zagadnienie? Wydaje mi się, że to, co najważniejsze i najbardziej dla nich praktyczne, to akurat to, co dzieje się poza lekcjami, czyli ich aktywność, zachęcanie do pracy w samorządzie szkolnym, młodzieżowej radzie miasta, udział w różnego rodzaju forach, w których mogą dyskutować, walczyć czasem o swój głos, ale też uczyć się właśnie pewnego rodzaju konsensusu i szacunku wobec prawa w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu, tak jak już powiedziałam, począwszy od historii, przez wiedzę o społeczeństwie, a skończywszy również na prawach człowieka. Ta ich samodzielność, ich inicjatywa i można powiedzieć pewnego rodzaju współrządzenie szkolną społecznością, czyli też ta odpowiedzialność prawna. Dzięki tej nagrodzie także Opole jest zauważone, bo konkurs ogólnokrajowy, w którym dość liczna liczba placówek wzięła udział. Tak, to są olimpiady ogólnopolskie. No powiem też tak, ta współpraca z naszym opolskim uniwersytetem przy klasach, naszych klasach humanistycznych uniwersyteckich tutaj owocuje, dlatego że to między innymi zajęcia z podstaw prawa i współpraca z naszym opolskim Wydziałem Prawa i Administracji. Teraz chwilę o tym, co dzieje się teraz. Puste korytarze, puste miejsca, tylko niezbędny personel do funkcjonowania szkoły. Jak w tej chwili trójka funkcjonuje? Od samego początku, od 16 marca, nie czekaliśmy na to, żeby rozwiązywać to jakoś, że tak powiem, odgórnie. Każdy z nauczycieli w jakiś sposób próbował przygotować się jak najszybciej do prowadzenia tej nauki zdalnej, e-learningu. Zdecydowaliśmy się na formułę mieszaną, zarówno lekcje takie na żywo, w tej chwili też korzystamy już z takich aplikacji, może nawet częściej. Wyraźnie widać, że uczniowie potrzebują tego kontaktu, żywego kontaktu z człowiekiem, nie tylko ćwiczeń i przekazywanych materiałów. Wszystkie przedmioty, wszystkie zajęcia w ten sposób są realizowane, no ale też próbujemy dostosowywać się do możliwości, bo czasem te techniczne jednak bardzo przeważają i potrzeb naszych uczniów, możliwości rodziców, dlatego też jesteśmy już po ankietach wśród uczniów i rodziców, co powinniśmy jeszcze ewentualnie zmieniać czy dostosowywać do ich potrzeb. Czy Państwo też starali się o ten sprzęt komputerowy? Teraz miało być zakupowane i miasto też dokładało pieniądze tak, do sprzętu. Tak, składaliśmy wniosek, natomiast no, też w grudniu akurat przy organizowaniu kolejnej nowej multimedialnej pracowni otrzymaliśmy od miasta laptopy. One w tej chwili wszystkie są wśród nauczycieli i uczniów. Jeśli chodzi o kadrę nauczycielską, mówiła Pani o tym, jak sobie radzą uczniowie, jak sobie radzą nauczyciele, czy korzystają rzeczywiście tylko i wyłącznie z pracy domowej, czy też także i szkoła służy im pomocą? Różnie. To też w zależności od tego, jakie zajęcia i w jakiej formule chcą prowadzić, mogą to robić ze szkoły i niektórzy z tego korzystają. Często też pracujemy w domu, te godziny się kompletnie zmieniły, czasami jest to praca synchroniczna, ale czasami też uczniowie chcą, żeby to było w zupełnie innych godzinach.